Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Ania Małecka i dzisiaj, to jest 13 marca, to ja przedstawię Ci najnowsze newsy ze świata podatków i księgowości. Na początku jednak chciałabym powiedzieć dwa zdania o prasówce księgowego dla osób, które prasówki nie znają, nie miały z nią wcześniej styczności. Prasówka księgowego to tygodniowy, bardzo subiektywny przegląd najciekawszych newsów ze świata księgowości i podatków. Prasówkowicze... Otrzymuję prasówkę mailowo w każdy poniedziałek z samego rana, aby móc zapoznać się z nią przy porannej kawce. Dla osób, które w tym czasie jeszcze są w drodze do pracy, przygotowujemy testową wersję audio do odsłuchania w autobusie, tramwaju bądź samochodzie. Koniecznie daj nam znać, czy ta opcja Ci się podoba. Tak więc zaczynamy. Pierwszy news, a raczej ciekawostka: czy pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w polskich złotych powstaną różnice kursowe? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podatnik zamówił towar od kontrahenta z Unii Europejskiej. Za towar zapłacił na podstawie faktury Proforma w polskich złotych. Fakturę za dostarczony towar otrzymał w późniejszym terminie razem z towarem, ale faktura była już wystawiona w euro. Czy w takiej sytuacji powstaną różnice kursowe? No i tutaj musimy się odnieść do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej artykułu 24C. Według niego różnice kursowe powstają, kiedy wartość przychodu należnego, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski różni się od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonego. Według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia albo w momencie, kiedy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, różni się od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, także przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W związku z tym, aby w ogóle mówić o różnicach kursowych dla celów podatku dochodowego, to i dokument, i płatność muszą być wyrażone w tej samej walucie. W przypadku, gdy dokument jest wystawiony w euro, a płatność nastąpiła w złotówkach, to nie możemy mówić o różnicach kursowych. Różnica pomiędzy przedpłatą a wartością dokumentu w euro przeliczonego na złotówki będzie stanowiła nadpłatę bądź niedopłatę. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego fragmentu prasówki. Pozostała część nagrania jest przeznaczona już tylko dla prasówkowiczów. Zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do tego grona. Możesz wypróbować prasówkę w bardzo atrakcyjnej cenie przez pierwszy miesiąc. Mam nadzieję, że się na to zdecydujesz i do usłyszenia.